często słyszy się, że powinno się uśmiechać, że żeby być na wysokich wibracjach, powinno się cały czas dostrzegać dookoła siebie piękno. Ale co wtedy, kiedy jest słabszy dzień? Co wtedy, kiedy przytrafia nam się coś niefajnego i te emocje w nas buzują? Nie mamy ich spychać pod dywan. Nie chodzi o to, że ty odwrócisz się tyłem i będziesz udawać, że obojętnie co się wydarzyło, ja przecież muszę się uśmiechać. Zwróć uwagę na te emocje, przyjrzyj się im, nie daj się im pochłonąć, nie wchodź w nie, tylko poszukaj, co tak naprawdę ta sytuacja, która się pojawiła, wywołała w tobie i dlaczego się one pojawiły. Emocje są po to, żeby dać ci wskazówkę. O, hola, hola, to nie jest twoja ścieżka. Cofnij się i poszukaj w sobie, co tak naprawdę jest głęboko zakotwiczone. Emocje to drogowskazy. Pokażą ci, kiedy pojawia się coś, co nie jest fajne dla ciebie. Są emocje, które są instynktowne. Czyli widząc alejkę ciemną, bez świateł w nocy, wiesz, że lepiej tam nie wchodzić. Coś cię odpycha. Coś powoduje, pojawia się lęk, żeby ominąć to niebezpieczeństwo. Tak samo działają te emocje, które są zakodowane w naszej podświadomości i które działają bez względu na to, czy patrzę na konkretne niebezpieczeństwo, czy gdzieś tam w tle pojawia się coś z przeszłości. I tutaj bardzo ważna informacja, zacznij rozróżniać te emocje, które blokują cię przed sukcesem, a te, które cię ostrzegają. Żeby umieć to robić, żeby wiedzieć, które z tych emocji są ograniczające, a które są wskazówką, wystarczy obserwować siebie, wchodzić w przestrzeń serca, wyciszać się przynajmniej po 5 minut dziennie po to, żeby być ze sobą w sobie. I wtedy, gdy na twojej ścieżce pojawi się okazja, to ty wyczujesz, że ten wewnętrzny lęk, który jest, który w jakiś sposób gdzieś się pojawi, on się zawsze będzie pojawiał, bo nasz umysł świadomy nie jest przyzwyczajony do tego, żeby rzucać się na głęboką wodę. Zawsze się ten lęk pojawi, ale on ci nie będzie blokował. On ci podpowie. Ok, czuję, że to jest coś nowego, będę musiał to przetrawić, ale to jest moja ścieżka, albo wręcz przeciwnie. O, nie, to ze mną nie współgra. Będziesz umieć rozróżniać, w którym kierunku, którą drogę wybrać. Emocje są po to, żeby cię wspierać w rozwoju, o ile nie dasz się im pochłonąć, o ile nie pozwolisz, żeby przejęły nad tobą władzę. Pamiętaj, żeby pracować ze sobą, żeby codziennie wyciszać się, wchodzić w przestrzeń serca, żeby umieć odróżniać, które emocje są po to, żeby powiedzieć stop, to nie ta droga, nie tędy, a które pojawiają się, mogą powodować lekki dyskomfort, ale ty wiesz wewnętrznie, że to jest tylko ten lęk umysłu świadomego przed nowym. I to jest droga, ścieżka dla ciebie. Dajcie znać, jak pracujecie z emocjami na co dzień. Czy w jakikolwiek sposób pracujecie? Jak je rozpoznajecie? Czy umiecie? Czy wiecie, które emocje są takie, że wspierają was? A które są takie, które całkowicie blokują? Dajcie znać w komentarzu.